Czegoś takiego jeszcze nie było. Oto nad Polską Ludową pojawiło się drugie słońce. Lud pracujący miast i WSI przeciera oczy ze zdumienia, bo oto obok niegasnącego słońca Peru zaczęło świecić wschodzące słońce Petru, które już skoro świt, znalazło się na czwartym miejscu w sondażach. Tak właśnie działa słońce Petru. Nikt go nie zna, nikt o nim nie słyszał, ale już co dziesiąty wyborca zamierza na niego głosować. I jest to najlepsza zapowiedź przyszłych cudów. Cudów na miarę niegasnącego słońca Peru. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.